Witam, Ty Kamil zaczynasz. Cebulski. Tak, ja zaczynam. Tak, ten głos taki miły, sympatyczny to Monika, która gdzieś z tego zasmodzonego Krakowa tutaj się z nami łączy. I co, dzisiaj będziemy trochę rozmawiać może tak troszeczkę o biznesie, ale tak na dobrą sprawę o biznesie w Afryce, bo Monika tak była z nami na wolontariacie w Afrykowie i spędziła tam bardzo, bardzo dużo czasu i zobaczyła, jak to wszystko funkcjonuje i mam nadzieję, że nam Monika zaraz o tym wszystkim opowiesz z detalami. No, z bardzo miłą chęcią opowiem, bo myślę, że im więcej osób się dowie czegoś o Afryce, to będziemy mieć więcej tutaj zainteresowanych, którzy będą chcieli coś zrobić i dla Afryki, i dla siebie, bo to idzie w parze. A miejsce jest po prostu magiczne. Jest magiczne. To jest był mój w sumie czwarty wyjazd do Afryki. Wcześniej byłam w RPA i dwa razy w Kenii, gdzie miałam swój jakiś własny projekt i pomagałam sama w szkole. Mm-hmm. Natomiast tutaj chciałam nauczyć się może troszeczkę inaczej pomagać, bo doszłam do takich wniosków po moich projektach w Kenii, że pomaganie to nie taka prosta sprawa i to nie jest tylko wysyłanie pieniędzy i mówienie ludziom, co mają robić. Więc, to jest raczej przeciwieństwo pomagania, tak? Dokładnie, ale na początku kierowałam się emocjami. A, to każdy się tak każdy kieruje. Każdy ma prawo każdy. Do błędów. Zrobiłam coś, udało się, natomiast jednak doszłam do wniosku, że chciałabym robić takie rzeczy z ludźmi, którzy na ten temat wiedzą coś więcej, mają większe doświadczenie i mogę się od nich czegoś nauczyć, bo no, warto robić coś, co ma sens. Dokładnie. I jest jeszcze proste. Dobra, wiesz co, może tak, zróbmy takie zacznijmy od tego, że co, powiemy trochę o tobie, bo twój pomysł na biznes mi się wydaje jest taki genialny, taki super, taki prosty, taka po prostu kwintesencja przedsiębiorczości. Ja, wiesz, dowiedziałem się o tobie, o tym twojej działalności, no nie tak znowu dawno temu i się po prostu zakochałem. Wiesz, ja będę teraz na wszystkich spotkaniach, ja będę mówił prasologia.pl. Prasologia.pl to jest Monika, która stworzyła biznes chyba z takiego największego marudzenia każdej żony, bo każda żona, tak mi się przynajmniej wydaje z rozmów, jakie prowadzę z kolegami, że tyle prania i tyle prasowania. Dokładnie tak. Natomiast tutaj zaczęło się to od tego, że mieszkam kilka lat w Londynie i po powrocie do Polski zaczęłam pracować w jakiejś korporacji i zawsze na głowie miałam to, że jednak nie chcę, w głowie, że jednak nie chcę robić czegoś dla kogoś, a im prostszy pomysł, tym fajniej. I tak zaczęła się moja przygoda z prasologią i z prasowaniem. Czyli tak po prostu naprawdę szukasz klientów, do których raz na jakiś czas podjeżdża twój samochód, zabiera pranie, robi pranie, prasuje albo tylko prasuje i odwozi. Tak. No, początek to był właśnie tylko prasowanie, jednak no, z czasem zobaczyliśmy, że jednak to nie wystarczy i można więcej pieniędzy też zarobić, oferując pralnię. Najpierw wodną zrobiliśmy, a teraz już mamy dry cleaning, także powoli rozwijamy się. Początki były ciężkie, ponieważ byliśmy pierwszą firmą w Krakowie, więc nie sprzedawaliśmy jako tako samej firmy, tylko po prostu musieliśmy sprzedać usługę. To było coś nowego. I wyedukować klienta, spotykać Dokładnie. Się z tymi, bo umówmy się, to są dla klientów takich, powiedzmy, z klasy średniej to są usługi, no bo tak, nawet wyższej bym niż średnia. Znaczy no średnia. To nie jest przeciętny pracownik korporacji, aczkolwiek też, natomiast no to są już bardziej menadżerowie wyższego szczebla, właściciele firm. No ludzie, których, mimo że jest to tania usługa, bo koszula 4 zł czy t-shirt 2 zł za sztukę to nie są jakieś tam duże pieniądze, natomiast taki był zamysł, żeby to było tanio, żeby było stać po prostu no, przeciętnego pracownika korporacji, których tutaj w Krakowie mamy bardzo mnóstwo, dużo. Mnóstwo, dokładnie, więc dokładnie. Super, naprawdę genialne, prasologia.pl, odrzucam was tam, nie wiem, takich właśnie prostych, może niekoniecznie prostych, bo to, wiesz, to jest takie, że każdy na to marudzi, a nikt nie wpadnie na to, żeby na tym zrobić biznes. Okej, ale
To zostawmy, bo tak. Byłaś do Anglii, wyjechałaś, bo ci się w Polsce co? Nie podobało ci się w Polsce? Czy nie, skończyłam studia, jestem po produkcji filmowej i telewizyjnej. Stwierdziłam, że troszeczkę chcę się poduczyć języka i po studiach to jest Do taki Anglii. okres, że po prostu zobaczyć troszeczkę innego świata, zdobyć doświadczenie, no i tak już zostało. Pojechałam na parę miesięcy, zostałam na 5 lat. No, No. bywa, bywa. I co? Bywa. Wróciłaś, firma funkcjonuje, działa, wszystkie procedury porobione i co? I w międzyczasie się zainteresowałaś Afryką. To znaczy tak, no już w sumie sam początek otworzenia własnego biznesu to był gdzieś, po to ten biznes otworzyłam, żeby móc coś zrobić dla kogoś. Gdzieś tam zawsze we mnie była jakaś chęć pomagania. Najpierw to jakieś zwierzątka czy kupowanie butów bezdomnych, których spotykałam w drodze do pracy. No ale wiadomo, jak się pracuje 8 godzin dziennie, to na te rzeczy się nie ma czasu, nie ma też się urlopów, aż tyle, żeby gdzieś wyjechać czy coś zrobić, więc zamysł firmy też był po to, żebym kiedyś mogła być wolnym człowiekiem, który ma troszeczkę czasu i pieniędzy, żeby pomóc innym. No, drugą taką moją filozofią, którą tam gdzieś wyznaję, to jest to, że żeby kogoś uszczęśliwić, najpierw musisz uszczęśliwić siebie, więc nie jestem ascetą. Nie chcę jeść tylko chleba z masłem czy chleba i wody, a oddawać wszystko innym. Chcę coś mieć dla siebie i chcę też się tym czymś podzielić. Im więcej ja mam, tym więcej mogę dać. Więc to są takie moje gdzieś dwie filozofie. No i tak powstał pomysł na firmę. Firma kilka lat się już rozwija, jest coraz lepiej, więc nadszedł ten czas, że mogłam po prostu wreszcie wyjechać i Okej, to zrobić skąd to, co ta chciałam. Afryka w takim bądź razie? No pierwszy raz pojechałam w 2009 do RPA, ale to była taka Afryka bardziej przyroda, tak? Safari i tak dalej, więc tam Jasna sprawa. zachłysnęłam się tym tematem. Drugi wyjazd do Kenii, zupełnie przypadkowy na wakacje i tam po prostu wszystko się urodziło gdzieś w mojej głowie. To Spotkałam znaczy, po drodze. zobaczyłaś RPA, czyli powiedzmy drugi najbardziej rozwinięty kraj w Afryce, Dokładnie. że jednak tam Europa. nie jest jakoś tak źle, tak? A potem Dokładnie. pojawiłaś się w Kenii i. Dokładnie, dokładnie. Uderzenie w twarz. Tak to wyglądało. Uderzenie w twarz. Bardzo, bardzo przeżyłam to, co zobaczyłam. Bardzo mnie to dotknęło. Musiałam parę wieczorów napić się alkoholu, żeby to przetrawić. No i co? No i nawiązałam tam jakieś tam kontakty. Chodziło głównie o tą szkołę, którą gdzieś tam po drodze spotkałam, a że nie chciałam dawać pieniędzy, tylko jakoś spróbować coś tam więcej zrobić, to tak to się zaczęło. Wróciłam do Polski. Uruchomiłam znajomości, bo nic, znaczy to, co jeśli robisz coś sam, to nie ma tak naprawdę sensu. Fajnie jest, jeżeli możesz się tym podzielić, tą pracą i jeżeli można zrobić coś razem, to daje mi dużą satysfakcję, jeśli mogę kogoś namówić, żeby jednak zrobił coś ze mną i jakoś mi zaufał. No i tak w Kenii udało mi się zbudować w tej szkole, której tam pomagałam, klasę, zrobić nowy dach, ławki, toaletę i kuchnię. I to był taki, powiedzmy, 2-letni projekt. 2 razy w tym czasie odwiedziłam Kenię, żeby już zobaczyć, jak to wygląda, tak? Odwiedzić szkołę. Jest tam filmik, jak mnie wioska przywitała. Troszeczkę inne klimaty niż w Zambii, bo jednak ta szkoła była pośrodku niczego, więc tam trzeba było dojechać sobie. No troszeczkę taki bardziej busz, bym to nazwała, niż jak tych, nie wiem jak to nazwać, slumsach, compoundach w Zambii. No i tutaj skończył się gdzieś ten mój projekt, bo jednak zobaczyłam troszeczkę bezsens swojego działania emocjonalnego. No jednak tak. Jednak Na czym tak. ten bezsens polegał? Że to była jakaś, nie wiem, państwowa szkoła i nie wiem. Nie, 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 czułaś nie, się, to nie była no nie państwowa wiem, że szkoła. czułaś się wykorzystana, czy, no nie wiem, czemu bezsens? Nie czułam się wykorzystana w żaden sposób, natomiast przede wszystkim doszłam do wniosku, że nie da się dawać ryby, chociaż pierwsze co chcesz to dać im tą rybę, tak? To ja musiałam tego doświadczyć, żeby zmienić zdanie. Czyli te widoki, gdzie białe kobiety rzucają cukierkami w dzieci, tak? Żeby, nie wiem, poczuć się lepiej, a te dzieci dziobią te cukierki no, jak kury. Dokładnie, nawet ja to mam, jak dajemy chleb, tak? To myślę, że trzeba przez to przejść, żeby się nauczyć trochę.
czegoś. poszanowania dla drugiego człowieka, że jak już pomagasz, to nie robisz tego publicznie, rzucając z samochodu jedzenie, tylko po cichu odwiedzić, żeby się człowiek nie czuł Dokładnie. upokorzony i tak dalej, nie? Dokładnie, dokładnie tak. Okej, okay, ale no, pomagłaś szkole, czyli był jakiś tam w buszu Tak, prywatny przedsiębiorca, który gdzieś tam próbował otworzyć no szkołę, właśnie mając taki niepewien. kapitał, jaki miał. Ty pomogłaś i co tu nie grało? Tutaj nie grało to, bo ja wymyśliłam sobie sposób. Przede wszystkim chciałam, żeby dzieci miały coś więcej do jedzenia. Więc wymyśliłam, że zafundujemy im kurnik, czyli kury kupimy, które sprzedawałam wirtualnie. Czekaj, chyba 10 dolarów za. Tak, Kurę. $10 za kurę, albo 15, już nie pamiętam, no i $35 za kozę. Bo chciałam, żeby mieli kozy i mieli kury. Tutaj też jest taka akcja, nie wiem, czy słyszeliście, Bill Gates również. Najpierw myślałam, że ja byłam tutaj taka super, wymyśliłam kurnik, ale Bill Gates też kury dla Afryki daje. No widocznie coś podobnie myślimy. Też się nauczy, też się nauczy. Okej, okay, i Tak. co z tymi kurami było nie tak, tak? No, ja już te kury, już miałam tutaj prawie cały kurnik z 20 kur i 5 kóz zakupionych. No i mówię, słuchajcie, no to mam kury, budujcie ten kurnik. To wtedy dostaniecie kury, dzieci będą miały jedzenie lepsze, a wy możecie też te jaja później sprzedawać, tak? Kupimy koguta i będzie ten parzenie się i dzieciaki małe, kurki. No i tutaj jednak ząk. Nie chcieli zbudować tego kurnika. Zaczęłam tak widzieć, że te prace idą troszeczkę jednak wolniej, bo no, miałam tam osobę, która się tym zajmuje i te wszystkie relacje, no widziałam sama, że to wszystko idzie wolniej, więc stwierdziłam, że tutaj chyba jednak moja pomoc w tym momencie się zakończy. Ja dalej jestem związana, zrobiłam tyle, ile mogłam, tyle, ile chciałam. No natomiast nie da się zmienić wszystkiego od razu, to ja też tutaj ich nie obwiniam bardzo, aczkolwiek no nie tutaj nie chcieli czegoś więcej. Oni nigdy mnie o pomoc w jakiś sposób nie prosili, nie mówili daj więcej, więc tutaj to na pewno nie to. Natomiast stwierdziłam, że jeśli nie chcecie czegoś zrobić więcej, a tylko egzystować, to ja tutaj już za bardzo nie mam co do zrobienia. No i tak, no, mają No dach, mają właśnie. ławki, mają to, co chcą, I są więc szczęśliwi. i są dalej szczęśliwi, a ja tutaj zaczęłam myśleć o innej drodze pomocy. Ale właśnie, to jest ten problem, że ludzie tak takim może błędnym założeniem na naszej tutaj zachodniej kultury, albo w ogóle kultury, jest to, że my jesteśmy bardzo podobni do siebie, że my jesteśmy zbliżeni, że każdy człowiek chce osiągnąć to samo, każdy człowiek myśli w podobny sposób. Nie, tak oczywiście nie jest. Jeżeli my żyjemy w ten sposób, to my mamy bogactwo, my mamy technikę, my się bogacimy. I trudno zakładać, że biedny taki stan umysłu, a bogaty stan umysłu to są dwie różne rzeczy po prostu. I nie narzucajmy, tak, jedno drugiego. I to jest właśnie takie pierwsze zaskoczenie każdego, kto jedzie do Afryki, że a czemu oni nie zrobią sobie tego kurnika, tego, będą mieli kury i tak, i tak, i tak, i tak dalej. Odpowiedź brzmi, bo nie chcą. Więc jeżeli my chcemy doprowadzić do tego, żeby oni żyli na tym samym poziomie, co my, to my musimy zmienić im kulturę. Okay? Oni muszą być zachodnią cywilizacją. Jeżeli tego nie zmienimy, to nie da się mieć ciastko i zjeść ciastko. Więc pytanie, czy my chcemy zmieniać ich w nas, albo inaczej, czy oni chcą być zmienieni w nas? I to często jest takie filozoficzne pytanie. Ja wierzę, że chcą, bo jednak nikt nie chce mieszkać w norze, tak? Tylko to jest taka trochę głębsza zmiana, tak? Że to jest cywilizacyjna, to jest kulturowa. I takie moje założenie jest po tych takich pierwszych fejlach, bo ja też miałem podobne myślenie jak ty, nawet w podobnym czasie, bo też około 2009 roku pierwszy raz w Afryce byłem, że z dorosłymi nie ma sensu pracować. Trzeba się skupić Dokładnie. na dzieciakach, gdzie ten mózg jest jeszcze niewykształcony i
poprzez chociażby obcowanie z ludźmi z innej kultury można wykształcić chociażby taki nawyk niespóźniania się. To już będzie naprawdę sukces, jeżeli wykształcimy w dzieciakach nawyk nie spóźniania się, bo moje podejście jest takie, że jak człowiek ma 25 lat, mózg się kończy rozwijać, już tego człowieka się nie zmieni, nie ma sensu z nim pracować, pracujemy z młodszymi, taki jest. Dokładnie, ja tutaj może nazwę to po swojemu, ja bym tutaj to czego im brakuje i co z oczywistych powodów, z biedy, oni nie mają wzorców. Rodzice nie są dla nich wzorcem, ponieważ nie mieli dostępu do edukacji, więc to z pokolenia na pokolenie. No nie ma wzorców, nie ma jak tych horyzontów gdzieś tam sobie powiększać i dlatego no tutaj tak jak mówisz, że to dzieci, że od nich trzeba zacząć, żeby oni zobaczyli, że coś można. Ja taki miałam moment w Zambii, kiedy pierwszy raz tam jakąś tam lekcję miałam i te ołówki, długopisy i pisaki gdzieś tam przyniosłam do klasy i mówię im, to teraz narysujcie, kim chcielibyście być w przyszłości. No i rzeczywiście zaczęli rysować. Nauczyciele. No jak to u nas. Nauczyciele. Nauczyciel, żołnierz, lekarz, policjant i wtedy, znaczy to był taki moment, trochę przykro mi zaczęło być, bo sobie tak myślę, że małe są szanse na to, żeby wasze marzenia się spełniły, ale już widać, tak, że dałeś im do myślenia, że mogliby kimś być. I teraz jak im się będzie powtarzać w jakiś sposób, dasz radę, możesz, to wszystko jest za rogiem, to wszystko jest 3 kilometry od tego, gdzie oni mieszkają, tak? Więc chyba siła przebicia i edukacja to jest to, co ja teraz wyznaję. Dokładnie. Może edukacja, tylko edukacja w sensie nie wiedza, tylko edukacja tak. Właśnie w sensie wychowanie, to co ty powiedziałaś, wzorzec, tak? Bo jeżeli na rozwój człowieka czy na inteligencję wpływają 2 czynniki, tak? Jakiś czynnik genetyczny, tak? Czyli z genów jesteśmy mądrzejsi, ale też czynnik środowiskowy. No na geny nie mamy wpływu, rodziców mamy jakich mamy, tak? Ale chociaż sprawmy, żeby ten czynnik społeczny, czynnik środowiskowy powodował, że IQ tam nie będzie rzędu 80, tylko 85. To już będzie naprawdę bardzo, bardzo duży sukces dla nich i potężny skok cywilizacyjny. Taka jest przynajmniej moja tutaj opinia. Mhm. Dobra, koniec teorii. Przejdźmy z powrotem do praktyki. Czyli co? W Kenii coś zrobiłaś, dalej coś tam pomagasz, działasz i tak dalej, ale pomyślałaś sobie, okej, może by wyjechać gdzieś indziej. Czyli skąd się musiałaś dowiedzieć o tej naszej szkole, o tej, co my robimy, więc opowiedz, jak to było? Skąd się dowiedziałaś, jak nawiązałaś kontakt, skąd w ogóle pomysł, żeby do nas pojechać i tak dalej? To czy przede wszystkim, jeszcze to było za czasów, jak robiłam w tamtym roku, rok temu w lutym już, to był ostatni raz mój, kiedy byłam w Kenii, kończyłam tam ten projekt i jeszcze wcześniej z ojcem Jackiem, Gniatkiem tutaj, znalazłam go po prostu na internecie i chciałam zadać kilka pytań, hej, jak pomóc tej szkole, więc znalazłam człowieka, który jest ileś lat w Afryce, wydawał się być interesującą osobowością, więc jakoś tak wtedy zaczęliśmy rozmawiać, on jakieś tam parę różnych rad mi dał, natomiast to wszystko było takie no chwilowe. No i zaczęłam się wgłębiać to, co on tam pisze, dlaczego, że jest z wami związanymi, no i tak skontaktowałam się z Michałem, który zaczął mi gdzieś wysyłać te wasze newslettery. No tylko, że już byłam gotowa na wyjazd, niestety zachorował mi ojciec dosyć poważnie. W związku z tym musiałam te swoje plany odłożyć. Tak, przeodłożyć i udało się w tym roku 2016, listopad. Bardzo szybko podjęłam tą decyzję, bo w sumie we wrześniu już Michał mi mówi, że trzeba, czy tam nawet w październiku, że już że trzeba, ale najlepiej to w listopadzie, bo będzie najlepsza ekipa, więc... Ale też my też mieliśmy takich trochę organizacyjnych zawieruch tam, bo do tej pory Jacek był tam na miejscu. No dokładnie. I troszeczkę inaczej to robiliśmy. I
planowaliśmy tak na dobrą sprawę za rok, półtorej już oddać zarząd tej szkoły Johnowi, którego poznałaś, tak? On już tam gdzieś kieruje tą szkołą, ale planowaliśmy go tak rok, dwa przygotowywać, wdrażać i tak dalej, ale niestety góra tak chciała, że Jacek trochę szybciej tutaj do Polski zjechał niż miał to w planach, więc musieliśmy tak troszeczkę przyspieszyć to wszystko i na dobrą sprawę nie byłem po tych zmianach tam na miejscu, więc nie wiem, jak to wszystko się układa, ale może nam to wszystko opowiesz. Czyli co, wsiadłaś do samolotu, wyjechałaś, wylądowałaś na lotnisku i co? No i super, zachwycona, ja kocham Afrykę, jest super ciepło. Jacek był, miałam to szczęście, że był Jacek z nami, więc to na pewno bardzo dużo pomogło. Już przede wszystkim nie miałam tego szoku do poziomów życiowych, bo już gdzieś to tam widziałam, a jednak porównując Kenię do Zambii, w tej Kenii była większa bieda. No tutaj muszę też, no w Zambii jesteśmy w Lusace, jest to stolica, więc troszeczkę inaczej to wszystko wygląda. No. Więc bardziej starałam się szukać pozytywów w tym, co widziałam, co jest lepiej i tak dalej. No i co? No i przyjechaliśmy do szkoły Johna. Wtedy jeszcze dom wolontariuszy nie był gotowy na to, żeby jedna dziewczyna samotna została tam na noc. Jednak te mury były troszeczkę za niskie, za dużo dziur w ścianach. No, bez kuchenki, bez takich różnych rzeczy. Dokładnie, aczkolwiek nie. Już widziałem, że John i kuchenkę kupił i całą masę innych przydatnych rzeczy, więc bogacimy się tam na miejscu. Dokładnie, o to chodzi, powoli. Więc zostałam u Johna w domu, w jednym z pokoi. Lia, u prawdziwego Zambijczyka mieszkającego w slumsach, co prawda, powiedzmy klasa... No to bogata rodzina chyba, No jedna z bogatszych, tak? Mają samochód, więc wiesz, mają to... Mają samochód, tak. Jeden z kilkudziesięciu, może z kilkuset na dzielni, więc to... No, salon jest nawet w domu, więc ogólnie powiem tak, no już trochę pojeździłam po świecie, więc sobie to, no dobra, skoro na kampingu sobie przecież dam radę, to będą mniej więcej takie same warunki jak kamping. No niestety troszeczkę jest to inaczej. Pod względem kulturowym wspaniałe przeżycie, wspaniała rodzina, wspaniali sąsiedzi, naprawdę świetny kontakt ze wszystkimi tam zdobyłam, zaprzyjaźniłam się z żoną Johna, która jest troszeczkę starsza ode mnie, więc w sumie trochę rówieśniczka, ale już życiowo nasze powiedzmy poziomy są troszeczkę różne. W każdym razie no, mieszkałam z nimi, w ciągu dnia chodziłam do szkoły, gdzie, bo ponieważ jeszcze przed samym wyjazdem stwierdziłam, że nie jadę tam z pustymi rękami, więc zrobiłam tą zbiórkę laptopów, żeby, no właśnie, tak żeby jest. Rozszerzyć horyzonty dzieci, tak? Jednak jakakolwiek praca, nawet praca kelnerki w restauracji jest związana teraz już z komputerami, tak? Trzeba to wszystko gdzieś tam ogarnąć, wcisnąć zamówienie i tak dalej. Więc sobie tak wymyśliłam te laptopy, przywieźliśmy 15 laptopów, przywiozłam całą walizkę sobie pomocy naukowych pod tytułem kredki i takie różne tego typu gadżety. No i co? No i w sumie mimo wszystko była to codziennie troszeczkę walka samej ze sobą. Jednak jest ten brud, który doskwiera. Nie spodziewałam się czegoś takiego, to jak mówię. Jest tam sprzątane, oni sprzątają codziennie, to jest troszeczkę... Tego się nie da opisać, nie będę nawet do tego zmierzać. Żeby pomimo tego, że sprzątają, to jednak... Tak, no. jest gorąco, jesteś brudny, no i nie prysznic, no to rzeczywiście już było, ale też to zimna woda, więc wycieczka pod prysznic, miałam cztery dziewczynki, które mnie ochraniały, żeby nikt mi nie wszedł pod ten prysznic, ja kończyłam prysznic, one pytały, czy mogą wejść, więc były piski, kwiki, się tam prysznicowały, spray antyperspirant pod pachy dziewczynom dawałam małym, no naprawdę to są momenty, których nie da się opisać, dla których naprawdę warto to zrobić. No i co, w szkole uczyłam, ja nie jestem jakimś super, tutaj każdy z moich znajomych się śmiał, specem od komputerów i tak dalej, ale Johnowi udało się zmienić język na angielski. Ja sobie powoli uczyłam tych Worda, bo od tego zaczynaliśmy, a John powoli w tym czasie przygotowywał klasę z jedną z klas typowo pod salę komputerową.
No i tak mijał dzień za dniem, po prostu Nie było mi wiem, nie ciężko, wiem, bo... Monika, czy ty sobie zdajesz sprawę, co zrobiłaś? Ty stworzyłaś jedyną w promieniu 40 kilometrów klasę komputerową. Wiem, właśnie sobie zdaję z tego sprawę. To znaczy nie do końca to do mnie dociera, ale rzeczywiście to jest pierwsza taka szkoła, gdzie aż tyle jest tych komputerów w ogóle, bo z tego co wiem, uczą się lekcji, znaczy nauka o komputerach, to jest narysowana klawiatura na tablicy, jeśli jest kreda, i uczą się na pamięć, jak wygląda klawiatura. Więc Dokładnie. nauka dzieci tego wszystkiego właśnie, no to było coś cudownego, no one tak są chłonne tej wiedzy, te komputery, była cisza, po prostu cisza na sali, no to cudowne uczucie. Proste zajęcia plastyczne, rysowanie tam farby i tak dalej, no też, ja wchodziłam do klasy, był pisk, że wchodzę do ich klasy, że przynoszę te kredki, które tak naprawdę nic nie kosztują. No w każdym razie zajęcia zajęciami w szkole, potem powrót do domu, a w domu druga zmiana, bo do domu Johna przecież przychodzą też inne dzieci, które wiedzą, że jest teacher Monika. Tak No to jest. teacher Monika już się Muzungu, nauczyła. muzungu, muzungu, komplej, komplej, komplej. Już później nie było, później już było tylko teacher Monika, bo wszystkie te dzieci przychodziły, wiesz, do mnie i były zajęcia na werandzie u Johna. Już później dzieliłam kartkę papieru na cztery, bo ich naprawdę dużo przychodziło. No i tam dzieci, na które nie stać na szkołę u Johna, no bo jednak to $10 nie każdego stać. W szkole państwowej nie mają tych farb i tak dalej. No to przychodziły i robiliśmy to samo, znaczy zajęcia plastyczne robiliśmy po szkole na werandzie. Więc dopóki był, nie wiem, do 8 wieczorem kolejna zmiana, co też w jakiś sposób pozwoliło mi gdzieś tam, no, przetrwać to. No, byłam tam sama, nie ukrywajmy tego. Nie było mi łatwo, też w domu tu w Polsce różne rzeczy się działy, musiałam jakoś to wszystko przetrwać. Natomiast wspaniała, nieoceniona pomoc Johna i jego żony tutaj, i rodziny, i sąsiadów, naprawdę, no, to są super ludzie i fajnie się wśród nich czułam, więc dzięki nim, no, przetrwałam ten miesiąc, bo to jednak było dla mnie troszeczkę taka, no, walka samej ze sobą. No i Dokładnie. tyle, no, są zdjęcia, kupiliśmy basen dla dzieci za $10, szczęście za $10 bym to opisała, ile kwiku, 8 osób, 8 dzieci w basenie o średnicy 100 centymetrów, różnego rodzaju historie, o których no nawet w tym momencie sobie tak nie mogę przypomnieć, jednak jak na zdjęcia patrzę. No i tyle, no tutaj dużo ojciec Jacek też mi pomógł, pokazał. I też byliśmy na jakiejś tam wycieczce Livingstone, Botswana i Tak jest. Wodospady Wiktorii, ale to już takie Czyli przy okazji. standard numer jeden, który ma prawie każdy nasz wolontariusz, bo jeszcze mamy standardy numer dwa, który polega na innej wycieczce dla tych wolontariuszy, którzy już widzieli standard numer jeden. Aha, no dobrze, ja już No widziałam, no dla trochę. mnie to safari to nic tam szczególnego nie było, no ale wiadomo, trzeba, jak się jest, to jednak trzeba zobaczyć, bo może się już nie mieć tej szansy. Dokładnie. Okej, czyli co? Bardzo fajnie przetarłaś szlaki. Pierwsza nasza wolontariuszka, która była na miejscu bez Jacka, który tam jest na miejscu i jest tym opiekunem całej grupy, tak? Tak. Więc liczymy na to, że będzie już coraz więcej. Teraz nawet tam już są bodajże trzy osoby teraz na miejscu. Dwie Dwie, dziewczyny i trzecia ma tak. dojechać z tego, co Tak, wiem. dokładnie. Więc już Jestem się mentorką, wszystko mój odbywa. drogi. No. Jestem z nim cały czas na fejsie. Tutaj rozmawiamy, mają pytania, to tam służę im pomocą, no bo wiadomo, no są pierwszy raz w Pewnie. Afryce, więc też troszeczkę tej kultury No i nie znają do trochę końca. inaczej być dziewczyną na miejscu niż facetem na miejscu, prawda? To jednak jest Oczywiście, oczywiście, to jest trochę różnica. inne Znacząca. podejście. Dobra, słuchaj, bo pewnie dużo osób, którzy będzie chciało jechać z nami tam na miejsce, będzie tego słuchać. Powiedz od tej finansowej strony, od A do Z, ile cię wszystko kosztowało? No, nie jest to tani wyjazd, to trzeba No przyznać. nie jest. Nie jest to tani Afryka w ogóle wyjazd. jest cholernie droga, nie? No, ale też wszystko dookoła. No, musisz na przykład, lecisz z Warszawy, zaczynamy od tego. Pociąg, czy tam hostel, żeby przespać, że na drugi dzień musisz jechać, tak? Bilet to jest największa część tak naprawdę tej wyprawy, znaczy finansowej. Myślę, że można się zmieścić w $2000. Okej.
Natomiast no ja tam wydałam troszeczkę więcej, myślę, że 10, ale to też jest też kwestia tego, ja mieszkając u Johna, po prostu wiedziałam, że no, jeśli chcę zjeść, to te inne osoby nie mogą patrzeć, jak ja jem i też się muszę tym podzielić, więc też to jakby przez ten jakiś czas miałam na utrzymaniu tą rodzinę, no co było dla mnie, znaczy nie było to dla mnie problemem, no po prostu nie byłabym w stanie inaczej jakoś funkcjonować. Nie jest przymusem jechania na te wycieczki, bo to też kosztuje bardzo dużo. Te wyjazdy, tak jak tam Michał zakładał, około $500, no to już jest te kolejne 2000 zł, które jeśli już byłeś gdzieś za granicą, byłeś w Afryce, nie musisz tego robić i na tym można zaoszczędzić. Ja bardziej starałam się tutaj to, co ewentualnie mam, no to jednak jakoś się podzielić z dziećmi. Nie mówię, że kupowałam im jakieś jedzenie czy coś takiego, bo nie to, ale no tam czy piłkę, czy coś takiego, żeby moja praca też, żeby miała co robić, tak? No ja nie mogłam za bardzo malować czy tam robić jakiś robót budowlany, więc uczyłam, a do tego no też no, Afrykanki może potrafią samą kredą, ale ja nie do końca, no bo nie jestem do stopnia. No, więc tak to wygląda. No czasami trzeba wyjść ze slumsów, też sobie pójść zjeść jakiegoś burgera, ponieważ no jest nam potrzebne to jedzenie. My jednak nie będziemy jedli tylko simy i ryżu, musimy to mięso zjeść czasami i wyjść do ludzi też, bo też nie dajmy się zwariować, nie? Co taki moment, znaczy taka nauka z tego wyjazdu, wolontariat nie powinien być jakimś, nie chcę nazwać tego cierpieniem, ale jakimś wyrzeczaniem zbyt dużym. Wiadomo, że żyjesz tam biedniej i mieszkasz z nimi, ale też no, musisz żyć na jakimś tam poziomie, żeby sobie zjeść, bo to jest ważne, mieć siłę i jakąś radość też mimo wszystko. No, dzieci przynoszą ci największą radość, ale no, jesteśmy Europejczykami i tej cywilizacji nam też troszeczkę potrzeba. Tak. Umówmy się, tydzień na mszimie i zrobisz wszystko za pizzę, hamburgera, jakikolwiek fast food. Nie jadłabym mszima, nie smakowała mi. No. Ale ryżu dużo jadłam, także... No właśnie. Kury kupowałam żywe, co je później 12-letnia Joanna katrupiła nożem, jak tylko słyszałam piski. Więc no takie momenty są. No. Przede wszystkim, już pomijając te pieniądze, trzeba pamiętać, że to jest ich kultura. Ty tam niczego nie przyjeżdżasz zmieniać. Ty obserwujesz, tak jak na przykład, to szybciutko powiem, w domu Johna, czy tam wszędzie w domu jest hierarchia, jeśli chodzi o jedzenie. Dom to nie jest tylko matka, ojciec i dzieci. W domu mieszkają też inne osoby. Siostra wdowa, kuzyn bez rodziców, prawda, których utrzymuje, powiedzmy akurat w tym przypadku John. Więc jest hierarchia i to wszystko widać w jedzeniu. To oni jedzą po prostu gorzej, oni jedzą mniej. No i co ja mogę zrobić? Ja po prostu... Ale też, poczekaj, też tyle nie potrzebują jeść. Ja pamiętam, oczywiście, mój pierwszy pobyt w Afryce, to był też taki bardziej turystyczny. To było z 5 tygodni, przez który zrobiliśmy 4 do 5 tysięcy kilometrów, tak? Różne safari, hotele, spotkania, aktywnie ogólnie, tak? I przytyłem 9 kilo. No, ja nie przytyłam. Przez lekko ponad miesiąc można przytyć 8-9 kilo. Ja to zrobiłem i kiedy wróciłem, to po tygodniu z wszystkich spodni odpadły mi guziki, bo tam na miejscu to w spodenkach, na gumce, to się tego nie czuło, że się tak, wiesz, spuchło może, czy wiesz, utyło, czy spuchło, to szybko to zrzuciłem. To nie było jakieś takie, wiesz, straszne. Zawsze. Bo ja nauczony, że trzeba jeść. A Jacek mówi, nie jedz tyle. Wystarczy tam troszeczkę, tak wiesz, tak leciutko, bo jednak ta temperatura powoduje to, że też człowiek inaczej potrzebuje. Nawet byliśmy na farmie krów i się okazuje, że nawet w takiej temperaturze krowy rosną wolniej. Jeżeli w Polsce, taka mała krowa na mięso, no to tam po prawie roku może być zabita, z tego co kojarzę, to tam musi 3 lata rosnąć. Dlatego też ta wołowina jest botswańska inna, bo to jest taki pustynny klimat i ponoć jest bardzo, bardzo wysoko na hierarchii tej wołowiny. Po chilijskiej to jest druga najlepsza wołowina na świecie, więc to tak. Okej. Takie cuda, tak?
Tak A jest tobie, cuda. ty przytyłaś po wolontariacie? Nie, przytyłam, ale Uff, też nie schudłam już jakoś tak doświadczenie bardzo. miałaś. Nie, po prostu nie dałam rady jakoś tak też bardzo dużo jeść. No, pić też się za bardzo nie da, także Bo ty, cały dzień jak pod byłaś w abstynencją. listopadzie, to byłaś w tej porze, gdzie jest najbardziej gorąco. Było aż tak bardzo. Już się później zaczynało troszeczkę lać i w sumie to nie było, jak już zaczęło tak być troszeczkę chłodniej, mi to nie pasuje, nie pasowało, bo kurde, już wolę być na zewnątrz, żeby było ciepło, a nie plucha i ten brud jeszcze większy wtedy się wydawał, więc no, więc pod tym względem, ale było, pogoda super, ja kocham jak jest gorąco, fajnie, naprawdę. No i co? Wróciłaś, zima, grudzień. Zmiany życiowe, tutaj muszę powiedzieć też, że każdy taki wyjazd, oprócz tego, że no, daje taki moment, kiedy ja tam byłam, to było 100% dawania siebie, naprawdę. No, tylko tak może przetrwałam ten miesiąc tam sama, że całkowicie oddałam się tym dzieciom, robiły ze mną co chciały, ale po to tam byłam tak naprawdę. Ale też taki wyjazd daje dużo nam samym sobie, samym po prostu. Dużo możemy sobie przemyśleć o swoim życiu, dużo możemy sobie też udowodnić, uświadomić, kim jesteśmy, czego szukamy i na pewno jest to taka terapia też. Także jeśli ktoś tutaj się boryka z jakimiś prywatnymi problemami, to jest terapia, nie trzeba psychiatrów, psychologów i tych innych. Wiesz co, Wyleczycie się z wszystkiego. dokładnie, z wszystkich kompleksów i nagle, ja tak miałem, że jak wróciłem już, Polska, cywilizacja, Jezu, my nie jesteśmy biednym krajem, my jesteśmy bogaci, my mamy drogi, mamy bardzo dobre drogi. Tam akurat w A tam już Afryce lepiej jest teraz. Nie niekoniecznie. wiem, No czy teraz wiem, mówisz. widziałem zdjęcia, oglądałem, nawet jechałem już, byłem jak w Lindzie drogę zbudowali pierwszy raz asfaltową, tak? Ale wiesz, Linda, jeszcze wtedy za bardzo Lindy nie znałem, tylko wiesz, całą tą Afrykę zjeździłem i tak dalej. Mówię, Jezus Maria, mamy piękne drogi. 3/4 świata nie ma takich dróg, jak są w Polsce. Dokładnie. Naprawdę jesteśmy bardzo rozwinięci. Nagle, wiesz, jak człowiek tak nigdzie nie wyjeżdża, tylko wiesz, widzi tych socjalistów w telewizji, którzy wiesz, tak, to mamy taką tendencję do narzekania, 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 ale jak tak się zobaczy, takie naprawdę gówno, gdzie no, jest takie potężne dziadostwo i się wróci, się spojrzy na to wszystko, jaka ta Polska, nie jako rząd, tylko Polska jako kraj, jako miejsce, jako ludzie, którzy tu dookoła mieszkają, jacy oni są przedsiębiorczy, jacy zaradni. Już wiesz, Dokładnie. nie widzisz jakiegoś, nie wiem, Menela albo tak mówię, z rancha, tych pijaków, którzy tam, wiesz, na wsiach ciągle piją, ale każdy ten pijak umie murować albo umie cokolwiek zrobić, potrafi zarobić. To są naprawdę ludzie bardzo wykształceni. Jeżeli sobie po takim wyjeździe na pijaka patrzysz, że on jest bardzo wykształcony, bo chociażby potrafi gwóźdź wbić w deskę, nie do góry nogami, tylko normalnie, i ty nagle nabierasz do niego szacunku. Może tak troszeczkę mówię zabarwnie, ale naprawdę, Polska po takim wyjeździe jawi się jak naprawdę kraj najbogatszy na No świecie. mamy szczęście, że urodziliśmy się tutaj, gdzie się urodziliśmy. Ja tutaj pierwsze co to gorący prysznic w hostelu pamiętam 50 minut, żeby nie było. Odmarznąć i no, odbakteriować się. Tak, pozbyć się tych Więc bakterii, zgadza się. dokładnie, więc ja świeża pościel i tak naprawdę docenienie tego, co się ma, i to na pewno, to z takich pozytywów. Na co trzeba się też przygotować, jeśli się jest osobą emocjonalną, to też to, że twoich doświadczeń, które wnosisz z takiej Zambii, z takiego slumsu, tutaj mało kto zrozumie, więc na pewno nie oczekujmy, że zdjęcia czy opowieści oddadzą to, co czuliśmy tam. Nie da się. To są też osoby, które nie są wrażliwe, więc gdzieś tam będziemy w tym wszystkim sami po powrocie. Z tego trzeba sobie zdać sprawę, że te nasze doświadczenia są tylko i wyłącznie nasze. Kto nie był, nie dotknął, nie zrozumie, więc też nie możemy tak troszeczkę jakoś oczekiwać od ludzi tego zrozumienia. No będzie na pewno jakiś tam, o super, że byłaś i tak dalej,
ale jesteśmy w tym wszystkim z tymi emocjami sami. No, to jest taki, no ale może to też i dobrze. Dzięki temu wszyscy, którzy robią takie rzeczy, są troszeczkę na swój sposób wyjątkowi. Oczywiście, że są, no bo umówmy się, no jechać do trzeciego świata, na koniec gdzieś tam pracować z dzieciakami, żeby chociaż im trochę zapewnić lepsze życie, bo w Polsce ta działalność charytatywna bardzo często polega na tym, że zapewnia się jakiejś rodzinie to, że ona ma łazienkę w domu, a nie za stodołą. A tam bardzo często polega na tym, czy w rodzinie umrze czworo dzieci z dziewięciu, czy tylko jedno, tak? I na tym polega. Więc to jest trochę tak, no, trudno zrozumieć, bo nie wiem, czy ty jeździłaś tam trochę po Zambii. Ja odwiedziłem całą masę chociażby hospicjów dla zajcowanych dzieci, tak? Gdzie lubię, pewnie ty też jesteś teraz zapraszana przez różne organizacje, żeby opowiedzieć o tej Zambii. Za chwilę o tym powiesz. Ja też i bardzo lubię wśród tych wszystkich fajnych zdjęć, jakie tam się ma wiesz, ze szczęśliwymi dziećmi. Takie kilka zdjęć wrzucić. O, a to jest takie zdjęcie, tu jest tam John, to jest jakiś tam Chris i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co, to było zrobione 5 lat temu, więc wszyscy nie żyją, bo mieli AIDS-a. No i tak, wiesz. I No wiesz, dokładnie. wtedy taka refleksja się wśród ludzi zbiera, że tam jednak, no jednak są te różne problemy. Ja rozumiem, jak tam człowiek dorosły, że tak powiem, będzie sobie na dyskotece seks uprawiał i zarazi się AIDS-em, to tam ale te dzieci, nie? Które są Która takie troszeczkę, dokładnie. więc dobra. Dlatego w perspektywie otoczenia, gdzie codziennie jest pogrzeb młodej osoby, to czym jest śmierć tam 60-latka, prawda? No, a no oni, no śmierć tam jest czymś, no niestety, na porządku dziennym i dziękujmy tutaj, że nie jesteśmy w takiej sytuacji i że urodziliśmy tutaj, gdzie się urodziliśmy. Także taka Dziękujmy refleksja. za tą zimę, która nas doprowadziła Nie! do tego, No tak, zima, że zima, dała dzięki nam ten zimie. ewolucyjny pociąg Dokładnie. nie wiem, do sprawiania tego, żeby się zabezpieczyć przed tą zimą, żeby magazynować żywność, żeby budować jakieś konstrukcje i tak dalej. Dziękujmy, że jest zima. Ja sobie nie Dokładnie. wyobrażam życia gdzieś, gdzie nie ma zimy. Co prawda, na tą zimę wyjeżdżam do Afryki, tak? Ale Tak. zima to jest to, co nam pozwoliło żyć dzisiaj tak, jak Dokładnie. żyjemy. Co prawda, Afryka jest tam, kiedyś. gdzie jest, bo nie ma zimy. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Taka jest najbardziej powszechnie obowiązująca teoria według mnie i prawdziwa jak A ja myślałam, najbardziej. że sama ją wymyśliłam, ty ostatnio po tej Nie, nie, Zambii. nie, nie, nie. No widzisz. Właśnie jednym z ważniejszych wynalazków ludzkości to był alkohol, bo ludzkość pochodzi z lasów deszczowych, tak? I no Kenia, znaczy ludzkość podobno pochodzi gdzieś tam z okolic Kenii, tylko kiedy ludzkość była, to ta Kenia była w lesie równikowym, nie? A to ma to do siebie las równikowy, że tam codziennie pada, bo w Afryce nie napijesz się wody z ziemi, prawda? No tak. Z rzeki się napijesz? Nie napijesz się. Też. Z ziemi, znaczy musi padać deszcz, bo to jest wtedy woda zdatna do picia, więc w lesie równikowym codziennie pada, jest woda. I żeby ten nasz gatunek wyszedł, musiał wymyślić alkohol, bo woda była trująca, ale woda z alkoholem już nie była trująca, dlatego w dawnych czasach picie wody było trujące, ale jak się robiło piwo albo wino i się bardzo rozcieńczyło, to takie coś piły. Nawet na najmniejsze dzieci piły bardzo rozcieńczone piwo, bo alkohol no, dezynfekuje trochę te wszystkie bakterie. Dlatego też te Dokładnie. wszystkie kamfory w Egipcie, które na samej podstawie są takie szerokie, potem się tak troszeczkę zwężają u góry, tak że nawet ręki się nie włoży. To chodziło o to właśnie, żeby wlać tam wodę, wlać tam trochę alkoholu i taki 1 mm oleju, który był izolatorem powietrze i ten alkohol, żeby to nie. No, żeby ta woda się nie psuła i tak dalej, i tak dalej. No a potem zima na północy, tak, gdzie trzeba było zwierzęta udomowić, bo nie ma zwierząt, nie ma tylu drzew, które dawałyby owoce jak tam. Trzeba było nauczyć się sadzić, hodować, uprawiać rolę, czyli trzeba było myśleć o długiej perspektywie, o perspektywie roku trzeba było myśleć, o perspektywie 2 lat. Musieliśmy nauczyć się pomagać sobie, bo jak się chałupa spaliła, no to trzeba
było przed zimą zbudować kolejną chałupę, więc cała wieś na 2-3 dni przychodziła do sąsiada i budowała szybko chałupę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale zostawmy tą teorię. Monika wróciła z Afryki, przyjechała i teraz pewnie masz całą masę zaproszeń, żeby gdzieś w jakichś środowiskach opowiadać właśnie o twoich przygodach z Afryki. Zgadza się? No może całej masy nie mam, ale zdarza mi się, że jestem zapraszana. No głównie robiłam do tej pory szkoły, teraz już zaczynają się interesować jakieś tam, nie wiem, ostatnio byłam w jakimś kółku seniorów. W przyszły czwartek mam spotkanie z jakimś kołem kobiet zagranicznych mieszkających w Krakowie, które również jakieś tam charytatywne przedsięwzięcia wspierają i promują. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie bardziej chodzę i opowiadam o tym i celem tych moich prezentacji jest nie, że zbieranie pieniędzy, a raczej uświadamianie ludziom to, co mamy, tak? I dzieciom przede wszystkim. Plus staram się, w szkołach robiłam akcję wysyłania listów. Dzieci też w szkołach zwykle, nie wychodzę z takiej szkoły z pustymi rękami, bo mam już kilka pudeł różnych przyborów, także tylko co jakiś wolontariusz będzie teraz jeździł, to coś tam włożę do ich walizek, ile się uda. Więc na razie tak to wygląda. No nie wiem, może będę miała szczęście jakieś, że jednak ta moja przyszłość oprócz mojej własnej firmy będzie jednak mimo wszystko związana z robieniem czegoś tego typu na jakąś większą skalę. To jest moje marzenie, no zobaczymy. Wiadomo, że to nie jest proste, także no zobaczę, co to wszystko przyniesie w przyszłość. Dobrze, no to co, dziękuję wielkie za rozmowę. Życzę szybkiego zaklimatyzowania się do tych mrozów, jakie tutaj ostatnio nas nawiedzają. I co, do zobaczenia! Do zobaczenia! I zapraszam wszystkich do Zambii, jest po co. Jest po co. Asbiro Foundation, Fundacja Asbiro, jak wrzucicie, tam jest kontakt do Michała, który się tym zajmuje i tam wszystko Michał wytłumaczy, pewnie gdzieś tam w kolejnym kroku nawet z Moniką porozmawiacie, która wam wytłumaczy albo odpowie na jakieś pytania, jeżeli macie, albo wrzućcie też te pytania może tutaj pod filmikiem, to Monika pewnie też za jakiś czas zajrzy i bardzo i chętnie wszystko. Pomogę. Dokładnie. A na chętnie to pojadę. Jeszcze raz. No tak to by była, bo w ogóle tam zamieszkać, nie? Ale tak no, może nie zamieszkać. No właśnie tak się trochę ugryzłem w język, wiesz, bo fajne miejsce do robienia biznesu, fajne, ciepłe miejsce do życia, ale jednak człowiek tęskni za takim europejskim, może niekoniecznie stylem życia i poziomem rozwoju, ale chociażby za inteligentną rozmową. Jeśli się ma rodzinę, to jest troszeczkę inaczej, bo z rodziną jednak wszędzie dokładnie. Jakoś tam jesteś określony, jak jesteś piórkiem na wietrze, jak ja ostatnio, no to jednak lepiej chyba być wśród swoich. Ale tak jak mówię, no zobaczymy. Do zobaczenia, Monika, być może w Zambii za rok. Dobrze. No, trzymaj się, pa! Pa!